mikołajkowy prezent dla Opolan, tych, którzy szczególnie są fanami pływania. I to nie tylko dlatego, że pływania wodna Nuta jest otwarta, ale również dlatego, że chcemy mocno wypełnić ten potencjał, który czuliśmy przez lata, który jest w Opolu. Mam tu na myśli to, że mamy pływalnię 50-metrową, natomiast na mapie ośrodków szkolących i posiadających zawodników, którzy startują w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, czy nawet na Olimpiadzie, Opole nie jest wyróżniające się. Chcemy to zmienić. Proponujemy nową formułę, jeżeli chodzi o pływanie zawodowe w Opolu. Nie tylko zawodowe, bo to też zmiana oczywiście dla całego środowiska pływackiego w regionie, nie tylko samym Opolu. Również dla tych, którzy się będą uczyć pływać i tak dalej, i tak dalej. Mam tu na myśli o takim szerokim efekcie tego, że będziemy profesjonalistów w Opolu posiadać, którzy swoim talentem będą służyć nie tylko przy okazji zawodów, ale również w inny sposób będą wspierać całą naszą społeczność. W zamian za to my z kolei też oferujemy cały różny zestaw wsparć w postaci i stypendiów, i w postaci pływalni, o której mowa, Politechniki Opolskiej, która jest bardzo mocnym zapleczem, jeżeli chodzi o sport. To jest taki dzień, gdzie następuje wprowadzenie pływania na zupełnie inny poziom. Żeby budować profesjonalny sport, trzeba ten sport budować na dwóch bardzo mocnych filarach. Jednym filarem jest oczywiście infrastruktura, a warto jakby też przypomnieć, że w mieście Opolu warunki do uprawiania pływania są znakomite, biorąc pod uwagę, że dysponujemy pływalnią 50-metrową, dwiema pływalniami 25-metrowymi i oczywiście mamy jeszcze basen letni z niecką sportową, również 50-metrową. Historycznie patrząc na ten obiekt, również tam odbywały się zawody, nawet rangi mistrzowskie. To jest ten jeden filar, czyli infrastruktura. A drugi filar, jeszcze ważniejszy, to są oczywiście ludzie. I dzisiaj spotykamy się w takim towarzystwie, w takiej grupie ludzi, którym w 100% możemy ufać, że to pływanie, które będzie dzisiaj realizowane w mieście Opolu, po pierwsze spowoduje, że budując całą piramidę szkolenia, od podstawy po sam wierzchołek, będziemy realizować to według pewnej myśli szkoleniowej, której efektem chociażby jest dzisiaj osoba Dawida i Pawła, czyli dwóch pływaków, którzy walczą na najwyższym poziomie w Polsce dzisiaj, a jestem przekonany, że za chwileczkę potwierdzą swoje umiejętności na arenie międzynarodowej. Mamy w mieście Opolu powszechną naukę pływania dla dzieci klas drugich i klas trzecich, więc to jest oczywiście niesamowity potencjał, z którego można czerpać garściami i zapraszać do trenowania. Jestem przekonany, że również pływanie będzie tą sekcją, która będzie się tak samo dobrze rozwijać jak chociażby koszykówka, kajaki, short track i lekka atletyka, tak, jak najbardziej. Dzisiaj jesteśmy gotowi, aby zrobić bardzo, bardzo profesjonalną i medalodajną sekcję. Pływanie ma bardzo dużo punktów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Jak wiecie, jesteśmy od lat najlepszym klubem we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w województwie. Jesteśmy klubem wielosekcyjnym, ale wahamy się w okolicach między 20 a 30 miejscem w Polsce. Pływanie otwiera nam możliwości we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, aby rzeczywiście tam mocno zaistnieć. To, co nam przyświeca, te takie cele na 2024 rok, to jest też oczywiście, chcemy mieć zawodnika pływania na Igrzyskach Olimpijskich. Jesteśmy już po pierwszych zawodach, bo na zimowych mistrzostwach Polski Paweł i Dawid wywalczyli w sumie 4 medale, 2 złote, 2 srebrne, także w dwie osoby zajęli 8 miejsce w klasyfikacji medalowej. Tutaj wielki aspekt jest też w tym, że musimy poprawić troszkę liczebnościowo, bo dzisiaj klub, sekcja pływacka liczy 30 osób. To jest zdecydowanie za mało. Jak za rok się tutaj spotkamy, uważam, że będziemy już mieli ponad 100 dzieci uprawiających pływanie na poziomie profesjonalnym w Opolu. Mamy plan na ten przyszły rok, na pewno mamy dwóch zawodników, których chcemy już przeszykować do Igrzysk Olimpijskich. Minima są bliskie tym dwóm zawodnikom. Paweł Juraszek już na Igrzyskach był. Dawid Wiekera niedługo będzie, do marca planujemy szczyt formy, aby uzyskać to minimum kwalifikacyjne.
Tak jak prezes nadmienił, byliśmy na Mistrzostwach Polski, zajęliśmy 8 miejsce w klasyfikacji generalnej tylko z 2 zawodnikami, a tych zawodników z trenerem Jackiem będziemy próbowali w tym najbliższym czasie pozyskać jak najwięcej. Na pewno musimy się skupić na tym, żeby ten dół, czyli baza zawodników była jak największa, bo przyszłość wiąże się z tym, że tych zawodników młodszych i najmłodszych musi być jak najwięcej. Na pewno z trenerem będziemy chcieli korzystać z pływalni olimpijskiej, a jest to atut ogromny miasta, ponieważ w Polsce niestety tych basenów olimpijskich mamy około 22. Tutaj w mieście jest ta pływalnia i na tym najwyższym poziomie szkolenia jest niezbędna do tego, aby realizować te najwyższe cele. Jesteśmy po Mistrzostwach Polski, pierwszych w tych barwach, studiujemy, no i pierwsze zawody za nami, tak jak powiedziałem, tutaj trener już uprzedził mnie, że do marca planujemy minimum na Igrzyska Olimpijskie, to jest główny cel, najważniejsze zawody w sezonie i do tego dążymy. Moja obecność tutaj jest podyktowana trenerowi Markowi, który do mnie się odezwał z propozycją, że planowane jest otwarcie klubu w Opolu, gdzie Opole w ostatnim czasie nie było raczej znane z tego, że są tu dobrzy pływacy i że w ogóle istnieje tutaj jakiekolwiek pływanie, ale podobała mi się inicjatywa, umówiłem się na spotkanie z prezesem. Po rozmowie wcześniej należałem do klubu katowickiego AWF Katowice. Warunki miałem tam bardzo dobre zapewnione, ale po rozmowie z prezesem poczułem, że będzie się tworzyć tutaj coś zupełnie nowego i fajnie będzie być częścią tego wszystkiego, więc decyzja została tak naprawdę od ręki podjęta i we wrześniu po pierwszej rozmowie już wiedziałem, że będę reprezentował tutaj barwę AZS-u opolskiego. Tworzy się coś wielkiego, może na ten moment aż tak tego nie widać, chociaż jako 2 zawodników udało nam się pociągnąć dosyć solidnie klasyfikację medalową na Mistrzostwach Polskich, to wydaje mi się, że będzie jeszcze porządniej tutaj. I ze strony miasta jest też ogromne wsparcie, za co bardzo dziękujemy i wydaje mi się, że to jest dopiero początek tego wszystkiego. Że będzie podział stricte junior-senior, na pewno będą, część zadań będzie obligatoryjna dla juniora i dla seniora, natomiast będą sytuacje, kiedy juniorka będzie w grupie z seniorami, bo to jest na poziomie europejskim i światowym to funkcjonuje i też na poziomie krajowym, bo nie zamykamy się tylko na te wielkie cele. My jesteśmy przede wszystkim w Polsce i tutaj będziemy funkcjonować. Na pewno podział będzie bardziej na dystans i na style.